Najpierw chciałbym wszystkim przedstawić prezentację, która będzie jak gdyby wstępem do dyskusji na temat bieżących wydarzeń, bieżącej sytuacji w dostępie zewnętrznej siły roboczej do polskiego rynku pracy. To jest prezentacja, która ma już kilkanaście lat, przynajmniej założenia tej prezentacji mają kilkanaście lat. Ona była sukcesywnie przez nas uzupełniana w miarę tego, jak Związek Sadowników angażował się w to, aby w polskim sadownictwie była siła robocza, która będzie zapewniała mu konkurencyjność. Sam tytuł już tej prezentacji, brak Polaków chętnych do pracy w sadownictwie, jak temu zaradzić, oddaje właśnie to, co zauważyliśmy już kilkanaście lat temu, że z różnych powodów nie możemy liczyć na to, że Polacy będą w dostatecznej liczbie tymi, którzy zaspokoją nasze zapotrzebowanie na siłę roboczą. I już wówczas, przygotowując analizę na temat szans i zagrożeń dla polskiego sadownictwa, było to jeszcze przed naszym członkostwem w Unii Europejskiej, doszliśmy do pewnych wniosków, które pozwoliły nam akurat w tym segmencie naszej działalności podjąć konkretne czynności. Więc proszę, żeby wybaczyli ci, dla których może to jest już rzecz oczywista, ale wiem, że tego typu prezentacje, spotkania, tego typu seminaria zawsze obserwowane są także przez ludzi niekoniecznie z branży, a takich, którzy podejmują decyzje. Więc warto, żeby oni też wiedzieli, że praca w rolnictwie jest specyficzna. My sadownicy to wszystko wiemy, natomiast my zawsze w różnych ministerstwach, w różnych ośrodkach decyzyjnych musieliśmy przekonywać kolejnych urzędników, że praca w gospodarstwie sadowniczym, w gospodarstwie rolnym zasadniczo różni się od pracy w banku, w urzędzie, czy w firmie, czy w fabryce. Po pierwsze, jest to najczęściej praca ciężka i uzależniona od pogody. To jest, odbywa się wszystko pod gołym niebem, więc nie my dyktujemy warunki, tylko te warunki są dla nas tylko i wyłącznie do zaakceptowania. Praca ta nie ma też charakteru stałego. Jak wiemy, w sadownictwie szczególnie ma ona wymiar sezonowy, czyli w pewnych momentach jest większe zapotrzebowanie na pracowników i do takiego momentu właśnie się zbliżamy, czyli w okresie zbiorów. W pewnych momentach to zapotrzebowanie jest małe, na przykład w okresie zimowym. Trudno więc określić ramy czasowe, bo pogoda o tym decyduje. Nie zawsze wiemy dokładnie, którego dnia rozpoczną się zbiory, nie zawsze wiemy, kiedy możemy pójść do sadu, aby wykonać cięcie, czy dokonywać nasadzeń, więc te ramy czasowe są trudne do określenia. I z tych powodów, między innymi, jeszcze warto dodać jeden powód, że całe minione lata mieliśmy do czynienia z dużą huśtawką cen, więc nie byliśmy też tym pracownikom w stanie zagwarantować stałego wynagrodzenia, równego wynagrodzenia, bo nie my na tym rynku ustalaliśmy cenę, bo mieliśmy na te ceny mały wpływ. Ona była i jest nadal nieatrakcyjna dla Polaków, bo każdy z nas, każdy z Polaków chce mieć dostęp do stałej pracy, dobrze płatnej, no i najlepiej nie ciężkiej. I stwierdziliśmy wówczas, że ze względu na tą specyfikę, warto się zastanowić nad wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego innych regulacji niż regulacje klasyczne dotyczące rynku pracy. I o tym wszystkim przez całe minione lata kolejnym urzędnikom musimy przypominać, mówiąc, że jesteśmy specyficzną branżą, specyficznym działem gospodarki, mającym ogromne znaczenie, ale ten dział wymaga innych regulacji. Doszliśmy też wówczas do wniosku, przypominam, kilkanaście lat temu, że nie mając pracowników z Polski w dostatecznej liczbie, musimy znaleźć inną siłę roboczą. Chociażby po to, żeby podtrzymać konkurencyjność, żebyśmy mogli oferować produkt na rynku w cenach lepszych niż robią to nasi partnerzy czy konkurenci w innych krajach. Wtedy stwierdziliśmy, że warto się posiłkować pracownikami z zewnątrz, cudzoziemcami, dla których akurat praca w wymiarze sezonowym jest atrakcyjna i ona ma atuty. Oni mogą przyjechać na czas zbioru, biorąc u siebie urlop, biorąc jakieś inne świadczenie socjalne przy okazji, a jednocześnie podejmować pracę w Polsce. Rozglądaliśmy się też za krajami, które byłyby w stanie swoich obywateli skierować do prac w Polsce i słusznie wówczas postawiliśmy, że takim krajem może być Ukraina, dlatego że i sytuacja gospodarcza, i bliskość, i mała mimo wszystko bariera językowa daje nadzieję, że pracownicy z Ukrainy mogą być tymi, którzy w dużej liczbie będą chętni przyjeżdżać do pracy w Polsce. I nasze założenia się spełniły. Tu widzicie Państwo taki diagram, który pokazuje akurat rok 2016, że spośród wszystkich cudzoziemców, którzy mieli dostęp do polskiego rynku pracy, w różnej formule mieli ten dostęp, Ukraińcy stanowili 77%.
to mówi o całej gospodarce. Natomiast gdybyśmy zrobili taką analizę tylko dotyczącą sektora owoców, czy nawet sektora owoców i warzyw, to się okaże, że cudzoziemcy, którzy pracują, stanowią nieraz ponad 90% wszystkich obywateli. I wtedy zdecydowaliśmy, że warto rozpocząć działania w zakresie umożliwienia obywatelom Ukrainy wjazd do naszego kraju, podejmowanie pracy na prostych zasadach. Najpierw dopuścić, a później uprościć te zasady. Nie było to łatwe. Jako żywo mam w pamięci pierwsze nasze spotkanie w Ministerstwie Pracy, wówczas ono się tak nazywało, kiedy jednemu z wiceministrów przedstawiliśmy problemy naszej branży i powiedzieliśmy, że chcemy, aby ta branża zatrudniała cudzoziemców. No absolutnie nie wziął tego nie tylko pod uwagę, ale powiedział, że jest to niemożliwe w kraju, w którym stopa bezrobocia przekracza 10%, tak wówczas było, więc trudno było absolutnie przekonać urzędników do tego, że warto dla obywateli Ukrainy stworzyć oddzielne regulacje prawne i umożliwić im wjazd do Polski. Tak się stało, że jednak udało nam się urzędników przekonać i o dziwo pomogła nam również wówczas sytuacja na rynku truskawek, kiedy przyszedł taki rok, kiedy były dobre zbiory, czy zapowiadały się dobre zbiory, a nie było kto tych zbiorów dokonywać. I wówczas nastąpił przełom w myśleniu polityków, urzędników i zdecydowali się jednak tą granicę otworzyć, uchylić i byliśmy pierwszą branżą, która miała takie prawo. Notabene wówczas kontaktując się z naszymi partnerami w innych krajach Europy, zwłaszcza Europy Zachodniej, wszyscy nam tych rozwiązań zazdrościli i wprost pytali nas, jakich to argumentów użyli polscy sadownicy, Polski Związek Sadowników do tego, aby udrożnić wjazd obywateli z Ukrainy do podejmowania pracy. W tych innych krajach, od razu też powiem, działania szły równoległe. To znaczy większość krajów, które liczą się dzisiaj w produkcji owoców, zwłaszcza owoców jagodowych, zatrudnia do zbywania tych owoców cudzoziemców. Jeżeli chodzi o na przykład Niemcy, są to głównie obywatele Bułgarii, Rumunii, także Polacy. Jeżeli to jest to Francja, to są nawet obywatele krajów daleko położonych. Jeżeli to jest Hiszpania i Włochy, to nadal mimo pewnych wydarzeń w Europie stanowią podstawę siły roboczej obywatele północnej Afryki. I wtedy też, kiedy już się ta granica otworzyła dla obywateli Ukrainy, rozpoczęliśmy działania, aby wprowadzić specjalne regulacje dotyczące już samej metody zatrudniania. Nikt nie chciał wtedy oczywiście słyszeć o jakichś szczególnych uregulowaniach. Przypomnę, stopa bezrobocia była bardzo wysoka. Proponowano nam wówczas, aby zatrudniać pracowników w oparciu o umowę o pracę. Oto umowę o pracę, która jest klasyczną w polskiej gospodarce. My wówczas tłumaczyliśmy, że ona absolutnie jest zbyt mało elastyczna do zatrudniania pracowników w sadownictwie i korzystaliśmy wówczas z dwóch rozwiązań, które z naszego punktu widzenia były bardzo atrakcyjne, które spełniały nasze oczekiwania, ale które też spełniały oczekiwania pracowników tych przybywających z zewnątrz. Mianowicie funkcjonowała wówczas umowa o dzieło, jeżeli chodzi o zatrudnienie w sadownictwie, umowa zlecenie i te dwie umowy powodowały, że były one najważniejsze, najczęściej podpisywane, najczęściej zawierane między polskim pracodawcą, gospodarstwem sadowniczym, ogrodniczym, a obywatelem, w tym przypadku obywatelem Ukrainy. Natomiast stosunkowo nie tak dawno, w związku spowodowane to było też z kryzysem, ale też było spowodowane ze zmianą regulacji unijnych, i tu się jeszcze troszkę zatrzymam. Mianowicie powstawała w Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej tak zwana dyrektywa sezonowa. Dotyczyła ona dania możliwości europejskim zawodom, które zatrudniają pracowników sezonowych, stworzenia u siebie w poszczególnych krajach członkowskich specjalnych regulacji, które mogłyby umożliwić zatrudnienie pracowników sezonowych. My wówczas na poziomie Unii Europejskiej byliśmy mocno w to zaangażowani, bo między innymi próbowano w tej dyrektywie sezonowej wprowadzić minimalne wynagrodzenie jednakowe dla wszystkich państw Unii Europejskiej. Przypomnę, że to wówczas było na poziomie około 7 euro na godzinę netto. My uważaliśmy, że to jest dla Polski zbyt wygórowana stawka i po drugie ona będzie powodowała, że nie będziemy w stanie konkurować tym parametrem, czyli tańszą siłą roboczą z państwami, gdzie to wynagrodzenie minimalne na poziomie 7 euro na godzinę będzie obowiązywać. To sobie wywalczyliśmy. Tej regulacji nie ma. Ustawa
Dyrektywa sezonowa pozwalała właśnie wprowadzić w poszczególnych państwach członkowskich specjalne regulacje dotyczące pracowników sezonowych. Więc ja chcę powiedzieć, że ta dyrektywa sezonowa, wbrew wielu opiniom, nie jest negatywna dla polskiego sądownictwa, ale jest pozytywna, bo ona pozwoliła między innymi wprowadzić umowę o pomocy przy zbiorach. Czyli tą regulację, która kilka lat temu powstała, dzięki też ogromnemu zaangażowaniu całego naszego środowiska sadowniczego, różnych organizacji, nie tylko Związku Sadowników, która powoduje, że możemy zatrudniać na specjalnych warunkach, na specjalnych zasadach tak zwanych pomocników przy zbiorach, ale na szczęście udało nam się przekonać też urzędników, że to ma dotyczyć nie tylko samych zbiorów, ale wszystkich czynności, które mają do tych zbiorów doprowadzić, czyli mają doprowadzić do tego, aby było co zbierać. A więc ona dotyczy nie tylko samego zrywania lub zbierania owoców, ale także usuwania zbędnych części roślin, później sortowania, pakowania, klasyfikowania i wszystkich tych czynności dzisiaj, które są wykonywane w pierwszym okresie sezonu wegetacji, w pierwszym etapie produkcji, wtedy kiedy musimy zapanować nad tym, aby, mówiąc krótko, było co zbierać. I takie uregulowanie w polskim systemie prawnym powstało. Nie udało nam się tylko przekonać, żeby można było w tej formule zatrudniać pomocnika przy zbiorach, tego pracownika sezonowego, przez maksymalny okres, na jaki pozwala dyrektywa sezonowa, czyli przez 9 miesięcy. Możemy robić niestety tylko przez 6 miesięcy, ale i tak powinniśmy się z tego cieszyć. I myślę, że to jest pozytywnie odbierane w naszym środowisku, bo można ten okres 9-miesięczny uzupełnić innym rodzajem umowy, ale docelowo trzeba powiedzieć, że powinniśmy pracować i my też jako Związek Sadowników to robimy, aby ten okres wydłużyć do 9 miesięcy na tyle, ile nam pozwalają w tym przypadku przepisy Unii Europejskiej. Wspomniana wyżej wcześniej dyrektywa sezonowa. To jest cechą charakterystyczną takiej umowy. Większość sadowników o tym wie, ale może nie wszyscy, więc krótko przypomnijmy, że trzeba w ciągu 7 dni taką umowę takiego pracownika zgłosić do ubezpieczenia, ale opłacić składki za tego pomocnika. Składka jest odprowadzona do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, czyli do KRUS-u. Comiesięczna ona musi być za ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe, także ubezpieczenie zdrowotne. I na koniec no, mamy też obowiązek sporządzić PIT, aby ten pracownik był w stanie rozliczyć podatek dochodowy. Z tą umową oczywiście są związane pewne koszty. No powiem tak, chwalimy tą umowę, mówimy, że ona jest dla nas dobra, no ale ona w pewnym momencie spowodowała no niestety wzrost stawek w stosunku do umowy o dzieło czy umowy zlecenia. Tym niemniej my jako związek oceniamy bardzo pozytywnie umowę o pomocy przy zbiorach, bo ona pozwoliła nam legalnie zatrudniać cudzoziemców na w miarę prostych warunkach. Powiedzmy sobie szczerze, że ona jednak jest obciążona finansowo. Próbowaliśmy wprowadzić pewne zmiany, aby to obciążenie finansowe było nieco mniejsze. Ono wynosi 42 zł, jeżeli chodzi o ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe. I tu można dzielić, jeżeli ten okres zatrudnienia jest krótszy niż 7 miesięcy. Jest też składka miesięczna na ubezpieczenie zdrowotne. O tym będę dzisiaj jeszcze mówił w nawiązaniu do tych aktualnych spraw związanych z zatrudnianiem obywateli Ukrainy okresu kwarantanny i wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Głównego Inspektora Standaryzacji, bo to obciążenie systematycznie rośnie. I zobaczcie Państwo, że w ciągu 3 lat obowiązywania umowy o pomocy przy zbiorach ono wzrosło ze 142 do 161 zł, więc de facto dzisiaj te dwie składki odprowadzane do KRUS-u stanowią już ponad 200 zł za jednego zatrudnionego. Dużo i mało w stosunku do umowy zlecenia czy umowy o dzieło dużo więcej, bo tam praktycznie opodatkowania, oskładkowania nie było. Natomiast w stosunku do umowy o pracę, czyli klasycznego ZUS-u, sporo mniej. No, żeby móc zatrudnić na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach, cudzoziemca także, ale Polaka także, no, trzeba, zwłaszcza jeżeli chodzi o cudzoziemca, no, dokonać możliwości umożliwienia mu otrzymania wizy i przyjechania i podjęcia pracy. Więc tutaj taką rolę pełnią powiatowe urzędy pracy, które w imieniu starosty wydają decyzje, bo ustawa mówi o tym, że to starosta podejmuje decyzję, ale powiatowy urząd pracy jako instytucja w pewnym sensie podległa starostwie, staroście w jego imieniu wykonuje pewne czynności. No jest opłata 30 zł. Kiedyś tej opłaty, jak pamiętamy, przy
ubieganie się o pracownika z cudzoziemca nie było. Ta opłata została wprowadzona od kilku lat, wtedy właśnie, kiedy się pojawiła umowa o pomocy przy zbiorach. I ona stanowi jakieś obciążenie dla osób zatrudniających niewielu pracowników z Ukrainy. Ta stawka 30 zł, czy ta opłata 30 zł nie stanowi zbyt dużego obciążenia, ale już dla tych na przykład plantatorów truskawek, którzy zatrudniają kilkanaście, a są tacy czy kilkadziesiąt osób, to jest niemało, bo dodawszy te 30 zł do składki na ubezpieczenie do KRUS-u, to już wychodzi blisko 250 zł od jednego zatrudnionego. Przy 10 to jest 2,5 tysiąca. I co najgorsze, nie ma żadnej gwarancji, że pracownik, z którym taką umowę podpiszemy, będzie realizował dla nas świadczenie pracy. Jest to ryzyko, które znajduje się po stronie pracowcy, rolnika. My próbowaliśmy to również zmienić, mówiąc i proponując, żeby ten, kto się ubiegał o przyjazd do Polski i podjęcie pracy w gospodarstwie, miał obowiązek świadczyć tą pracę w tym gospodarstwie, do którego przyjeżdża. Żeby nie było tak, jak jest niestety dzisiaj, że obywatel Ukrainy przyjeżdża, kolokwialnie mówiąc, na zaproszenie, bo tak to jest traktowane, ale powiedzmy, mając zezwolenie na pracę w moim gospodarstwie i tu trafia na wolny rynek, może migrować, czyli może się przemieszczać do innego producenta, niekoniecznie rolnego, bo już jest w Polsce. My uważamy, że jeżeli ten Ukrainiec, my, czyli Związek Sadowników, jeżeli ten Ukrainiec, czyli inny cudzoziemiec, już zaakceptował warunki, które mu zaproponowaliśmy, już zgodził się na podjąć pracę w konkretnym gospodarstwie, to wydaje się, że powinien w nim tą pracę świadczyć. Jeżeli mu nie odpowiada, no to powinien wtedy wyjechać. To nie ma nic wspólnego z wykorzystywaniem, jak niektórzy nam to zarzucają, czy zmuszaniem do pracy w naszym gospodarstwie, to po prostu jest tak de facto realizacja umowy, która została zawarta wcześniej, bo skoro zdecydował się przyjechać do konkretnego gospodarstwa i te warunki mu odpowiadały, to powinien tą pracę świadczyć w tym gospodarstwie. Niestety dzisiaj tak nie jest. Przykłady z ostatnich dni, znowu nawiążę do bieżącej sytuacji. Zdarzało się tak, że pracownik w danym gospodarstwie odbył 14-dniowy okres kwarantanny, nie pracując w tym okresie, po czym opuścił to gospodarstwo po zakończeniu okresu kwarantanny i podjął pracę zupełnie w innym miejscu. Więc takich sytuacji powinniśmy uniknąć. I my jako Związek Sadowników będziemy proponować po raz kolejny rozwiązania, które temu położą kres. Mamy więc dwa rodzaje, o tym mówi ten slajd, dwa rodzaje zezwoleń, które musimy uzyskać. Pierwsze to jest takie, które jeżeli jest pozytywne, wysyłamy obywatelowi Ukrainy, bo głównie o nich będziemy mówili, celem uzyskania wizy. Jeżeli mu się uda taką wizę uzyskać, to przyjeżdża do gospodarstwa i w tym gospodarstwie musi mu wyrobić następny dokument i w finale dopiero może pracować i od tego momentu tak naprawdę możemy z nim podpisać umowę o pomocy przy zbiorach. Więc my jesteśmy też jako związek od tego, aby wszystkie zagrożenia i wszystkie tak zwane wąskie gardła, czyli niebezpieczeństwa, które w procesie zatrudnienia pracowników się pojawiają, eliminować. I przez całe te kilkanaście lat tak robiliśmy i mieliśmy dostęp do naprawdę taniej siły roboczej, co zapewniało naszemu sadownictwu i naszym produktom konkurencyjność na rynkach zewnętrznych. Dlatego uzurpujemy sobie prawo przedstawienia kolejnych rozwiązań, bo my tą batalię rozpoczęliśmy, my doprowadziliśmy do pozytywnych rozwiązań i uważamy, że mamy w tym zakresie pozytywne doświadczenia. Mówię to do urzędników, którzy nieraz opierają się i chcą wprowadzić utrudnienia, a takich w ciągu tych kilkunastu lat propozycji nie brakowało i udawało nam się zawsze przekonywać urzędników i mam głęboką nadzieję, że także w tej bieżącej sytuacji urzędników przekonamy do lepszych rozwiązań niż zostały nam zaproponowane. Nowe przepisy, stare problemy, czyli nie tylko w epoce teraz koronawirusa pojawiają się kolejki w urzędach pracy, ale one pojawiały się też wcześniej. Od razu sygnalizuję, że my proponowaliśmy, aby wszystkie sprawy związane z zatrudnianiem obywateli Ukrainy na poziomie urzędu gmin, a nie urzędów powiatowych, czy powiatowych urzędów pracy, czy starostw, ze względu na skalę w niektórych powiatach, która wynosi kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy operacji prawnych rocznie. Więc naszym zdaniem byłoby zdecydowanie lepiej, aby to robić na poziomie gminy. Nie uzyskało to niestety do tej pory naszej akceptacji, ale mam nadzieję, że uzyska.
Zawsze też mówiliśmy o tym, żeby ta biurokracja, która jest stwarzana wobec sadowników, wobec tych, którzy chcą zatrudnić, była jak najmniejsza, aby rolnika obciążać tym, co do niego tak naprawdę obowiązków należy, a więc produkcją, a aby ta biurokracja była jak najbardziej uproszczona. Obserwowaliśmy co prawda też rozwiązania, które funkcjonują w Europie Zachodniej, ale one na szczęście dla nas nie są wcale dobrymi rozwiązaniami. Jak ktoś dzisiaj mówi, że Niemcy czy inni mają lepsze warunki zatrudniania cudzoziemców, to tak naprawdę nie jest. My te przepisy dokładnie analizujemy i raczej to nam do tej pory zazdrościli niż my. W tej chwili trochę sytuacja się zmienia, dlatego że ponad naszymi głowami latają cały czas samoloty, które przewożą pracowników z Ukrainy do takiego czy innego kraju europejskiego, gdzie tamtejsze rządy, władze, organizacje mają lepsze warunki, ale pod tym względem u nas się trochę też zmienia na bardziej pozytywne rozwiązania, więc bądźmy tu optymistami. Kontynuujmy tą prezentację, tak żeby wszyscy nas słuchający, oglądający wiedzieli trochę więcej niż z punktu widzenia swojego gospodarstwa, bo tak naprawdę przekonywać tych urzędników łatwo nie jest do tego, aby wprowadzić rozwiązania, które są dla nas korzystne. Między innymi od jakiegoś czasu funkcjonuje kilka aktów prawnych, które skomplikowało nam sytuację, czy pogorszyło naszą sytuację. Do takich należy oczywiście to, że dzisiaj, albo może przed epoką koronawirusa, także inne działy gospodarki w Polsce uzyskały prawo zatrudniania cudzoziemców i nawet bym powiedział, że niektóre działy gospodarki w ostatnich latach uzyskały lepsze warunki do zatrudniania niż my. Może były skuteczniejszymi lobbystami, może inne branże rzeczywiście przeżywały jeszcze większe problemy niż my, więc ta konkurencja, której kiedyś nie mieliśmy, bo byliśmy jedyną branżą, która mogła zatrudniać obywateli Ukrainy, dzisiaj w kraju jest ogromna. Zresztą nie potrzeba nikogo z sadowników przekonywać, że jeszcze pół roku temu, idąc gdziekolwiek w Polsce do jakiegoś miejsca publicznego, można było z łatwością spotkać obywatela Ukrainy świadczącego taką czy inną pracę. To oznaczało stworzenie dla nas konkurencji zawodów i działów lepiej płacących, lepiej płatnych, na które jest zapotrzebowanie, jak chociażby turystyka czy budownictwo. My się musieliśmy z tą konkurencją mocno zmagać, musimy zresztą i dzisiaj, bo odpływ pracowników, nawet tych cudem przejeżdżających przez granicę z sektora rolnego do innych działów jest ogromny. Nie wchodząc w politykę, programy socjalne także, które są rozbudowywane, one są pozytywne oczywiście dla obywateli, ale one powodują zmniejszenie ilości chętnych do pracy, nie tylko w rolnictwie, ale generalnie w gospodarce. Stąd te inne działy gospodarki tak mocno zabiegają o pracowników z Ukrainy, bo programy socjalne spowodowały, że wielu z ich dotychczasowych pracowników po prostu tej pracy nie podejmuje, żyjąc, korzystając czy wspierając się zasiłkami, na przykład programem 500+. Kolejna rzecz, która ma wymiar międzynarodowy, to że inne kraje, które mają ogromne problemy ze znalezieniem siły roboczej do tych właśnie zawodów, które mają wymiar sezonowy, podkreślę jeszcze raz, trzy zawody wymienię tylko, budownictwo, turystyka i rolnictwo, cały czas zmieniają przepisy po to, aby mieć łatwiej zatrudniać pracowników sezonowych, cudzoziemców z zewnątrz. Szczególnie to się nasiliło po tej niechęci w Europie Zachodniej do migrantów z państw arabskich. I wtedy te państwa zwróciły się oczywiście ze swoją ofertą do obywateli Ukrainy i w tych dniach też to widzimy. Widząc w nich właśnie tych, którzy uzupełnią na lokalnym rynku pracy lukę. I dlatego dzisiaj nie tylko mamy konkurencję innych działów gospodarki, nie tylko mamy konkurencję programów socjalnych, ale mamy też, czy mieliśmy ogromną konkurencję ze strony innych państw Unii Europejskiej, które otwierały swoje granice dla obywateli Ukrainy. Jest jeszcze taki jeden czynnik, który ma ogromny wpływ na zatrudnienie pracowników w rolnictwie w Polsce i w innych krajach. Zacznijmy od Polski. Mianowicie w Polsce występuje
coś takiego jak płaca minimalna. W wielu krajach Unii Europejskiej takiego parametru prawnego nie ma. Czyli jest dowolność w relacjach między pracownikiem a pracodawcą, nie ma wynagrodzenia minimalnego. W Polsce ono jest, ono ewoluuje bardzo mocno. Zwróćcie Państwo uwagę, że między 2018 rokiem a 2020 jest ponad 3 zł na godzinę wzrost minimalnego wynagrodzenia. I może to komuś się wydawać, nas nie dotyczy, ale to absolutnie nas również dotyczy, bo w tych zawodach pozarolniczych to obowiązuje. I mówiąc krótko, po to, aby mieć pracowników, musimy oczywiście powodować, żebyśmy byli atrakcyjniejsi, czyli więcej płacić. Zwróćcie Państwo uwagę, jak się zmieniała stawka netto na godzinę między latami 2017 a 2020, zwłaszcza w momencie, kiedy zostały wprowadzone te nowe rozwiązania między 2017 a 2018 rokiem, stawka godzinowa netto, co rolnicy doskonale wiedzą, wzrosła z 7 zł do 10 zł, czyli o ponad 40%. To wydawałoby się, że to jest tylko 3 zł na godzinę, ale to jest ponad 40%. To oznacza, że sadownicy musieli z własnych kieszeni ponad 40% wydać więcej na to, aby mieć regularną, dobrą siłę roboczą. Mówimy tu o cudzoziemcach, bo oni w głównej mierze stanowią podstawową siłę roboczą w naszych gospodarstwach. Więc ta stawka minimalna, to minimalne wynagrodzenie, minimalna stawka godzinowa ma również ogromny wpływ na to, ile będziemy musieli płacić i jak będą się kształtowały nasze relacje. Chwilę nam się blokuje, kolejny slajd. Już mamy. Mówiłem o tym, jaka jest sytuacja w krajach Europy Zachodniej, jakie były opory, kiedy powstawała dyrektywa sezonowa, żeby nie stworzyć wewnątrz Unii konkurencji, aby stworzyć równe warunki, a z kolei my chcieliśmy, nalegaliśmy, aby nie było tego regulowania ogólnounijnego w postaci minimalnego wynagrodzenia pracowników sezonowych, bo w tym widzieliśmy dla siebie dużą szansę. Jak to się rozwija i jak to wygląda w innych krajach Unii Europejskiej? Otóż około 7-8 milionów jest zatrudnionych pracowników tymczasowych rocznie w krajach Unii Europejskiej. Mówimy tu o oficjalnych statystykach i tu mówimy bardziej o ludziach, którzy wjeżdżają w obszar Unii Europejskiej z krajów pozaunijnych. Nie mówimy tu o migracji, która jest w ramach Unii Europejskiej. Wspomniałem na początku o tym, że na przykład Niemcy zatrudniają głównie do prac w rolnictwie obywateli Bułgarii, obywateli Rumunii, a więc z krajów Unii Europejskiej, ale oprócz tego zatrudniają także mieszkańców krajów pozaunijnych. Wśród tych 7-8 milionów, którzy wjeżdżają do Unii Europejskiej, podejmując pracę, są przedstawiciele różnych narodowości. Zarówno tych krajów, które są bliżej położone, jak krajów Europy Wschodniej, pozaunijnych, w tym szczególnie Ukrainy, to jest duży kraj liczebny, krajów północnej Afryki, jak Maroko, Algieria, Egipt, krajów dalej położonych w Afryce. W większości krajów, które miały kolonie, to dużą część siły roboczej stanowią mieszkańcy tych byłych kolonii. Oni także trafiają do prac w rolnictwie. A więc główne kraje, które rywalizują z nami na arenie międzynarodowej o pracowników sezonowych, a same zatrudniają bardzo duże ilości cudzoziemców, to Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy, Holandia i Belgia. Wtajemniczeni, a sadownicy to doskonale wiedzą, większość tych krajów ma bardzo dobrze rozwiniętą produkcję sadowniczą. Zwróćmy uwagę też na taki kraj jak Hiszpania. Jeszcze pod koniec prezentacji tą sytuację w Hiszpanii mocniej rozwinę. Hiszpanie bardzo mocno rozwijają się w produkcji owoców i wcale nie jest jeszcze to kulminacja, czyli to nie jest jeszcze ten moment szczytowy, gdzie tego rozwoju nie ma. Oni nadal rozwijają produkcję niektórych gatunków bardzo mocno z nami rywalizujących, na przykład truskawki, na przykład borówki amerykańskiej. Podobnie Francja, Włochy, Holandia i Belgia. I z tymi krajami musimy rywalizować w najbliższym czasie nie tylko produktami, ale musimy z tymi krajami rywalizować o pracowników sezonowych. I musimy stworzyć takie warunki ich zatrudnienia, aby tą rywalizację wygrać. Czyli musimy mieć lepsze od nich przepisy pod tym względem. I myślę, że fakt, że ogromna liczba Ukraińców i w największej ilości przyjeżdża do Polski, nie do innych krajów, czy przyjeżdża do Polski, a nie do innych krajów, świadczy o tym, że jesteśmy dla nich, dla obywateli Ukrainy, atrakcyjnym miejscem odbywania pracy i zarabiania pieniędzy. Dlaczego ta rywalizacja z tymi krajami będzie dla nas taka trudna?
Mówiłem o minimalnym wynagrodzeniu. Ono o dziwo w najsilniejszej gospodarce Unii Europejskiej, jaką jest gospodarka niemiecka, nie obowiązuje, ale w niektórych krajach ono obowiązuje. W związku z tym tamtejsi plantatorzy, producenci, chcąc zatrudnić cudzoziemców, muszą płacić co najmniej minimalne wynagrodzenie. A to minimalne wynagrodzenie, zwróćmy uwagę, jest zdecydowanie wyższe niż w Polsce. W Polsce ono wynosi około 418 euro, natomiast w Hiszpanii to jest już 757 euro, wspomnianej dynamicznie nadal się rozwijającej w ogrodnictwie. We Francji 1458 euro, w Belgii 1500, w Holandii 1507, a w Wielkiej Brytanii, no, co prawda ona wyszła z Unii Europejskiej, ale nadal produkcję ma, to jest 1510 euro. Oznacza to, że tamtejsi producenci, tamtejsi plantatorzy co najmniej takie stawki muszą zaproponować między innymi pracownikom z Ukrainy. Więc pod tym względem są dla nich atrakcyjniejsi, ale pod innymi względami my jesteśmy atrakcyjniejsi. Ale parametr minimalnego wynagrodzenia jest tu kluczowy. Inaczej to wygląda w krajach, które razem z nami weszły do Unii Europejskiej albo w późniejszym okresie, albo które zamierzają wejść, aplikują do Unii Europejskiej, bo minimalne wynagrodzenie, zwróćcie Państwo uwagę, w Rumunii i w Bułgarii jest mniej więcej w wysokości połowy tego, które jest w Polsce. Co oznacza, że tamtejsi pracownicy bardzo chętnie migrują do innych krajów. Stąd stanowią na przykład w Niemczech, w także Belgii, Holandii, w dużej części we Francji, szczególnie Rumunii, duży odsetek cudzoziemców, którzy są zatrudniani do prac w rolnictwie. Ale to oznacza, że te kraje mogą być także w perspektywie, w kręgu zainteresowań polskich producentów. No i trochę teraz o tym, co nam się udało przez te kilkanaście lat zrobić. Mianowicie świadczy o tym liczba wydawanych zezwoleń, pozwoleń, kiedyś to traktowaliśmy jako takie oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy, dzisiaj to ma formułę zezwolenia. To się bardzo mocno zmieniało i ta tabelka, którą Państwo widzicie i ta, która akurat mam przy sobie, bardzo mocno o tym świadczy, bo na przykład w powiecie grójeckim w 2011 roku, w jednym powiecie grójeckim, no co prawda on pod względem sadowniczym jest najsilniejszy, takich zaproszeń, mówiąc kolokwialnie i w skrócie, wydaliśmy 22 tysiące, a już w 2017 roku wydaliśmy 64 tysiące, co oznacza, że ponad trzykrotnie wzrostała liczba obywateli Ukrainy, którzy tą pracę podejmują. To świadczy też o tym, że te rozwiązania, które zaproponowaliśmy kilkanaście lat temu, były trafionymi, że to właśnie obywatele Ukrainy byli tą nacją, która słusznie przez nas była wskazana jako ci, którzy są w stanie przyjechać do naszych gospodarstw i podjąć pracę. Ten slajd zatytułowany jest Szansa. Mianowicie uważaliśmy już od jakichś trzech lat i składaliśmy takie propozycje, że ze względu na te wszystkie sprawy, które podnosiliśmy i które Państwu przekazałem przed chwilą, konkurencję o tego pracownika, wzrost minimalnego wynagrodzenia, konkurencja zewnętrzna może oznaczać, że produkcja sadownicza w Polsce i te korzystne parametry eksportowe mogą być zachwiane, bo mówiąc krótko, obywateli Ukrainy do pracy w sadownictwie może zabraknąć. Doświadczamy oczywiście tego w momentach dużych zbiorów i tak było, pamiętamy, dwa lata temu, ale także doświadczamy to w momentach kryzysu, na przykład tego, który jest obecnie. Co prawda nikt nie przewidywał, że może się coś takiego jak koronawirus pojawić, ale my już wówczas jako Związek Sadowników, czyli te kilka lat temu, proponowaliśmy rządzącym, robimy to nadal, żeby do krajów, które są preferencyjnie traktowani, albo których obywatele są preferencyjnie traktowani, jeżeli chodzi o dostęp do polskiego rynku pracy, jak obywateli Ukrainy, Białorusi, Armenii, Mołdawii, Gruzji i Rosji, dodawać też obywateli innych krajów. Czyli żeby inni, którzy chcą podejmować pracę w Polsce, teoretycznie dla nich i praktycznie jest to uzasadnione ekonomicznie, możliwe też pod względem logistycznym, aby oni mogli taką pracę podejmować. Wymieniliśmy kilka krajów i wymieniamy kilka krajów, dla których uważam, że takie uproszczenia powinno się wprowadzić, jak Wietnam, Bangladesz, Maroko, Indie. I chcę powiedzieć, że
nie tylko to znowu ma realne potwierdzenie i zasadne jest to, ale to już robią nasi konkurenci w krajach Europy Zachodniej. Oni walczą oczywiście i rywalizują z nami o obywateli Ukrainy, ale już bardzo mocno dobijają się do swoich urzędników, do swoich polityków, do swoich władz, żeby można było zatrudniać obywateli także innych krajów na takich warunkach jak obywateli Ukrainy czy mieszkańców samej Unii Europejskiej. Ja uważam, że tak jak 15 lat temu urzędnicy na hasła mówiące o tym, że trzeba otworzyć polski rynek pracy dla Ukraińców, no powiem obrazowo, pukali się w czoło i mówili, że to jest niemożliwe. Po czym na nich to wymusiliśmy, albo ich przekonaliśmy i stało się to faktem. I przez kilkanaście lat bardzo pięknie z tego korzystaliśmy. To dzisiaj jak wymieniam, czy moi koledzy wymieniają obywateli tych innych krajów, którzy mogliby pracę w Polsce podjąć, to spotykam się z podobną reakcją, moim zdaniem bardzo niesłuszną, dlatego że chcę Państwu powiedzieć, że już dzisiaj, przed tą pandemią koronawirusa i w powiecie grójeckim i w innych powiatach pracowali w ogrodnictwie obywatele tych krajów. I Wietnamczycy, i mieszkańcy Bangladeszu, i mieszkańcy Maroka, i Indii, które są przecież, ja tak podobnie jak Wietnamu, daleko położone. Nawet Mongołowie pracowali. I chcę powiedzieć, że jest możliwość w dzisiejszych czasach rozwiniętej elektroniki, porozumiewania się z tymi ludźmi, normalnie nawiązać kontakt i podjąć z nimi relacje w pracy. I powiem, że oni też stanowią pewnego rodzaju konkurencję dla tych, którzy do tej pory tą pracę wykonywali. Dlatego już w tym momencie po raz kolejny chcę powiedzieć, że będziemy się dopominali o rozszerzenie listy krajów, które mają uprzywilejowane warunki w dostępie do polskiego rynku pracy, szczególnie do pracy w sektorze rolnym. Dopuścić trzeba bezwzględnie również inne kraje. Bo bez tego dłuższa perspektywa, a my analizujemy to też na podstawie wzrostu produkcji czy potencjału produkcyjnego, będzie nam bardzo trudno podjąć rywalizację z innymi krajami. Mówiłem wcześniej, że podam na koniec prezentacji, a do tego się zbliżamy, przykład hiszpański. Jak Hiszpanie sobie z tym radzą? W Hiszpanii stosunkowo mało pracuje obywateli Ukrainy, głównie ze względu na odległość. No i chyba to jest podstawowy czynnik, bo bariera językowa dzisiaj problemu nie stanowi. Proszę zwrócić uwagę, że w Hiszpanii pracują w dużych ilościach obywateli takich krajów jak Algieria, Bangladesz może na razie jeszcze mniej, ale Indie, Maroko. I z Hindusów liczba wzrasta bardzo mocno. To jest tylko statystyka za 2017 rok, nie zdążymy jej uaktualnić. Ale proszę zwrócić uwagę, że to już są tysiące. Więc ktoś już to na świecie obserwuje, ktoś na świecie już to widzi, ktoś w tej sprawie podejmuje czynności i bezwzględnie musimy robić również to i my. Ja bym się tu nie obawiał ani Marokańczyków, ani Algierczyków, bo można dokonywać czynności weryfikacyjnych, przyznając im dokumenty pobytowe w Polsce. Już absolutnie bym się nie obawiał Hindusów, czy mieszkańców Bangladeszu, czy Wietnamczyków, których, Mongołów, których w Polsce jest coraz więcej, nie stanowią oni żadnego zagrożenia publicznego i mogą być świetnymi pracownikami w uzupełnieniu tej oferty, ukraińskiej. Można by podawać szereg innych przykładów, szereg innych krajów. My to jako związek staramy się analizować po to, aby być szybsi niż inni, aby tą rywalizację wygrywać. I to jest taki w telegraficznym skrócie wstęp do bieżącej sytuacji, która wymaga oczywiście jak zwykle aktywnych działań, wymaga no może nieraz nawet protestów, które jak wszyscy wiemy Związkowi Sadowników akurat obce nie są, bo wtedy kiedy nie ma reakcji na nasze słuszne propozycje, my się nie wstydzimy i nie boimy się podejmować akcji protestacyjnych, nie robimy tego w innych celach jak wzmocnienie naszych argumentów, a bardzo często robiliśmy te akcje protestacyjne w porozumieniu z rządzącymi, ja pamiętam porozumienia z ministrami rolnictwa, po to aby pokazać, kiedy się ubiegaliśmy o dobre rozwiązania na poziomie Unii Europejskiej, że jest to faktyczny problem, bo skoro ludzie z własnej woli wychodzą, biorą udział w akcjach protestacyjnych, to znaczy coś dzieje się z nimi złego, ktoś im dokucza, coś nie jest dla nich stworzone tak jak trzeba. I wtedy dochodzi do reakcji, bo brak działania w tym zakresie, a jeszcze raz podkreślę, że dostęp do siły roboczej
relatywnie taniej siły roboczej będzie czynnikiem, który będzie w najbliższym czasie determinował rozwój polskiego sadownictwa. Tak jak jest to podstawowy czynnik determinujący rozwój sadownictwa, ogrodnictwa w Hiszpanii, we Włoszech, w Belgii, w Holandii, w Niemczech, więc w tych krajach, które cokolwiek się na tym rynku liczą, a te, które wymieniłem, liczą się bardzo mocno. Czyli brak działania równa się utrata konkurencyjności, na koniec równa się upadek polskiego rolnictwa. Może to jest zbyt mocne słowo, upadek polskiego rolnictwa, bo ono w jakimś wymiarze sobie poradzi, ale będzie to na pewno oznaczało upadek wielu gospodarstw i pogorszenie relacji finansowych dla tych, którzy tą produkcją się zajmują. A działalnością Związku Sadowników jest to, żeby stworzyć warunki dla sadowników, aby ta działalność była dla nich opłacalna. I walka o pracownika sezonowego, o niskie koszty jego zatrudnienia, o dostępność do rynku jest dla nas jednym z priorytetów obok tych działań rynkowych w postaci promocji produktów, wytwarzania go odpowiedniej jakości, marketingu na rynku, teraz to podkreślę, promocji i wielu, wielu innych czynników związanych z samą technologią produkcji. Tak naprawdę jak obserwowaliśmy, co się w minionych latach działo w sadownictwach poszczególnych krajów, to chcę jasno powiedzieć, że czynnikiem, który ograniczał rozwój sadownictwa, no oczywiście był spadek opłacalności produkcji, na przykład we Francji, na przykład w Holandii, na przykład w Belgii czy w Niemczech, a ten spadek opłacalności produkcji był powodowany głównie jednym czynnikiem, czyli brak dostępu do siły roboczej. No z tym się wiąże oczywiście nieterminowość zabiegów, nieterminowość wykonania zbiorów, poza tym idzie gorsza jakość produktu i później przegrywanie na rynku. To jest prezentacja do bieżących rozważań. Dzisiaj mamy sytuację, która jest determinowana przez te czynniki, które omówiłem, ale głównie jest spowodowana przez pandemię koronawirusa. I już w tej chwili, zanim zaczniemy odpowiadać na pytania, to chcę powiedzieć, że dzisiaj na rynku trwają dwie wojny, czy dwie walki. Pierwsza oczywiście jest ta, która jest toczona z wirusem. Czyli aby uniknąć rozwoju tej choroby, uniknąć skutków, czyli aby było jak najmniej osób zarażonych, najmniej osób chorych, jak najmniej przypadków śmiertelnych. Ale druga walka, która się toczy i którą my doskonale widzimy, to jest walka rynkowa o to, jak on będzie wyglądał, czyli ten rynek, w naszym przypadku rynek owocowy, także rynek warzywny w epoce po koronawirusie, bo on kiedyś się zakończy. I śmiem twierdzić już taką tezę na początku dyskusji, bo za chwilę będziemy prowadzić postawię, że kto dzisiaj w tym sezonie będzie dysponował odpowiednią jakością i odpowiednią ilością produktu na rynku, a z tym się wiąże dostępność siły roboczej, albo to jest uzależnione od dostępności siły roboczej, to ten sobie zbuduje pozycję na kolejny lat, bo takiego dostawcę partnerzy traktują. Natomiast kto tą walkę przegra, nie będzie miał zbiorów albo w niedostatecznej ilości, wskazuje siebie na powolną porażkę. Dotyczy to zarówno produktów świeżych, jak i produktów przetworzonych.